Chciałem porozmawiać. Poszukuję człowieka o imieniu Hammond. Co w tym śmiesznego? To herszt piratów z Faroe. Ma potężną flotę, jest cierniem w tyłku wszystkich klanów, a najbardziej Holgera, który musi się z nim układać. Nadal nie rozumiem, co w tym śmiesznego. Najwyraźniej chcesz coś od niego, a Hammond nie ma cierpliwości do takich jak ty. Po kilku słowach każe cię wrzucić do dołu z niedźwiedziem. A ty wtedy zabijesz Hammonda i moje kłopoty się skończą. Dlatego się śmieję. Zobaczymy. Ruszam na Faroe. Za głowę Hammonda wyznaczona jest nagroda. Po wszystkim wróć do mnie, to ci ją wypłacę. Ciekawe, czy taki mocny... Czas pośród żywych to mgnienie. Nie musisz, dziecko. Wiem, ale chcę. Szaleństwo. Taka młoda dziewczyna. Birna powinna była za nim pójść. Dłużej łoży dzień. Milczcie! To jej decyzja. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. Miło znów cię widzieć. Oho, przemowa.
Król Bran z klanu Tyrseach rozpoczął swoją ostatnią wędrówkę. Tam, dokąd się udał, napotka naszych znamienitych przodków. Razem wyruszą na wyprawy i polowania. Zasiądą we wspólnym kręgu i będą sławić dawne czyny. Teraz pozostanie w naszych sercach. Kiedyś wszyscy staniemy z nim ramię w ramię. To będzie dobry czas. Znałaś Brana? Tak, był bardzo szanowany. W przeciwieństwie do jego żony. Skellige to klany. Tradycją jest, że w czasie wojny klany jednoczą się pod dowództwem króla. Pożegnaliśmy Brana. Czas wybrać jego następcę, który poprowadzi nas przeciwko czarnym. Podwoje Kertrolde stoją otworem dla wszystkich, którym bliski był Bran z klanu Tyrseach. Jadła i picia nie zabraknie. Podczas stypy ujawnią się ci, którzy uważają się za godnych korony.